Bohaterów dzisiejszego dnia. Proszę Państwa, skoki narciarskie. Juniorzy E. Miejsce szóste. Prosimy Zygmunta, przepraszam, Sebastiana Zygmuntowicza z WKS-u Zakopane. Miejsce piąte. Janek Cudzich, LKS Poloniec. Prosimy o oklaski, drodzy Państwo, i zapraszamy tutaj generalnie bliżej do nas pod scenę, żeby oklaskiwać te młode talenty. Miejsce czwarte. Kacper Jarząbek. Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane. I miejsce na tak zwanym pudle, miejsce trzecie. Maciej Dawidek, AZS Zakopane. Miejsce drugie. Jan Bukowski, również AZS Zakopane. I miejsce pierwsze, ten, który najdalej poleciał, najlepszy osiągnął wynik. Jan Żabkosz, Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane. W ceremonii dekoracji poproszę naszych gości, poproszę pana burmistrza Ernesta Nowaka, poproszę pana Tadeusza Pióro, marszałka województwa podkarpackiego, i poproszę prezesa Stanisława Machajewskiego. Przypomnę, mistrzowie otrzymują tradycyjnie medale złote, srebrne i brązowe, dyplomy, jak również skromne upominki. Skoki to od niedawna nie tylko męska dyscyplina, również i kobiety trenują i całkiem dobrze sobie radzą. Dzisiaj również w Zagórzu wystąpiły kobiety takie troszkę młodsze. Nazywają się zgodnie z narciarskim regulaminem sportowym młodziczkami. Poproszę bardzo Filipczuk Tatianę z Krzemieńca ze szkoły sportowej i Lilię Romaniuk. Proszę Państwa, od 10 lat mamy nawiązaną współpracę między Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Zagórzu a Szkołą Sportową w Krzemieńcu. Miasto i gmina Zagórze również ma podpisaną umowę w ramce burmistrzów. Także ta współpraca rozwija się, widzicie Państwo, tyle lat i przyjeżdżają do nas i zwyciężają. Do ceremonii dekoracji poproszę tym razem może pani Aneta Masłyk, przedstawicielka płci pięknej, jedyna tu w naszym gronie. I poproszę sponsorów może pana dyrektora Wesława Witka, dyrektor Terry Poland, pana Tomasza Wromę, dyrektora oddziału WDK w Sanoku. A ja jeszcze raz zapraszam Państwa tutaj bliżej pod scenę do nas i proszę o rzęsiste oklaski dla tych przeroczych zawodniczek. Chwila dla fotoreporterów. Dziękuję bardzo, dziewczynki. I proszę Państwa, kolejna konkurencja, bo tak się to nazywa. Junior D. Oczywiście skoki nagradzamy. Tradycyjnie od szóstego miejsca. Krzysztof Kieta. WKS Zakopane. Miejsce szóste.
Prosimy bardzo. I ex aequo miejsce czwarte. Jakub Harad, LKS Klimczok Bystra i Kasper Stosel, AZS Zakopane. Miejsce trzecie. Mateusz Gruszka, AZS Zakopane. Miejsce drugie. Patryk Hutyra, LZS Sokół Szczyrk. I najwyższe podium zajmie Marcin Topor, AZS Zakopane. Prosimy bardzo, Marcina. Zapraszamy serdecznie. Do dekoracji poproszę pana marszałka Tadeusza Pióro, pana burmistrza Ernesta Nowaka i pana delegata technicznego Janusza Malika. Prosimy bardzo. Dobry wieczór wszystkim. Ja chcę podkreślić jedną rzecz. Ci panowie dzisiaj skakali ponad 40 metrów i naprawdę to już są nasi przyszli kadrowicze. To była opinia dyrektora technicznego, byłego skoczka narciarskiego, członka Komisji Skoków i Kombinacji Norweskiej w Krakowie. Także jest to fachowiec najwyższej klasy, sędzia FIS, orzeka często. Jak będziecie oglądać Puchar Świata, to patrzcie tam w budce. Sędziowie orzekający, czy tam nie pojawiło się nazwisko Janusza Malika, to jest właśnie ten pan. Skoro tak powiedział, to myślę, że jest to naprawdę prawda. To są mistrzowie województwa, przepraszam, Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego. I chwila dla fotoreporterów, drodzy Państwo, a Państwa jeszcze raz o gromkie brawa dla tych wspaniałych zawodników. Dziękuję bardzo. No i proszę Państwa, były juniorki młodsze, teraz są juniorki, to już takie prawdziwe kobiety. Prosimy bardzo, dziewczyny, również dwie, Katarzyna Harsze, ZKN Sokół Zagórz. Zapraszamy serdecznie, prosimy o gromkie oklaski, nasza reprezentantka. I Anna Żądło, LKS Klimczok Bystra. Patrzcie, jakie dziewczyny skaczą na nartach. Chłopcy Zagórza. Do ceremonii dekoracji poproszę pana prezesa Machajewskiego, poproszę panią Anetę Masłyk, właścicielkę firmy Angre i poproszę pana Lesława Witka, pana dyrektora TRI. I na groźbę obie zawodniczki żyjsi z tymi oklaskami. Dziękuję bardzo, dziewczyny. I proszę Państwa, jak Państwo widzieli na afiszach, jak mówiłem przed chwilą, zawody to nie tylko Mistrzostwa Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego, to również letni Puchar Bieszczadów, kolejna edycja. I tutaj była tak zwana kategoria Open, czyli wszyscy skakali. Był najstarszy zawodnik, był chyba 1957 rok. Jest to były skoczek, jeszcze skaczący w ramach Związku Radzieckiego, olimpijczyk. Dzisiaj trener i dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego. A byli również i tacy, którzy mają po kilkanaście lat. I również tutaj już Państwo ich oklaskiwali jako juniorów D lub E. Open, czyli wszyscy. Działo się, naprawdę było wesoło, były doskonałe skoki i tutaj ta integracja starszych z młodymi naprawdę była wspaniała. Dobrze, ale...
przejdźmy do konkretów. Efektem tego są następni zwycięzcy. Miejsce szóste. Mateusz Gruszka. A zatem Zakopane. Zapraszamy Mateusza. Miejsce piąte. Patryk Hutyra. LZS Sokół Szczyrk. Miejsce czwarte. Igor Smorul. Zagórskie Towarzystwo Sportowe. Wielkie brawa. Miejsce drugie. Kamil Bańczak. ZKN Sokół Zagórz. I miejsce pierwsze. Niestety nie Zagórz, ale również gratulujemy, cieszymy się. Andrzej Szczechowicz, Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane. I miejsce pierwsze, przepraszam, Marcin Topór, AZS Zakopane. Chwila emocji, ale wszystko się wyjaśniło. Drodzy Państwo, ponad 100 zawodników grubo wzięło udział w dzisiejszych zawodach, stąd też czasem może zdarzyć się pomyłka, ale już wszystkich mamy w komplecie i na właściwych miejscach. Do ceremonii dekoracji poproszę pana burmistrza miasta i gminy Ernesta Nowaka, pana marszałka województwa podkarpackiego, pana Tadeusza Pióro i poproszę prezesa Stanisława Nachamerskiego, prezesa podkarpackiego okręgowego związku narciarskiego, jak również rękę uściśnie pan delegat techniczny Janusz Malik. Oklaski są jak najbardziej na miejscu. Nie wstydźcie się państwo dla takich emocji. Ja chcę tutaj podkreślić w tym miejscu i podziękować panu dyrektorowi, bo myśmy tu podjęli takie przedsięwzięcie, spotkanie rodziców i dzieci, rodziców byłych zawodników. I proszę zobaczyć, dzieci wygrały tę rywalizację. Dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi, że dzieci w takim małym wieku pokonują swoich rodziców. To jest bardzo ładne, obiecujące na przyszłość. Ja myślę, że gdyby nie ci rodzice i nie ich też zapał i determinacja, i te dzieci też by tutaj nie były, nie skakały, bo jak to wiele wymaga troski, samozaparcia. Widziałem te mamy noszące narty, tatusiów i wszystkich opiekunów, trenerów, którzy po prostu pomagali i robili wszystko, żeby jak najlepiej zawodnikowi wyszło w tych starciach. I chwila dla reporterów, znowu prosimy tutaj. Wielkie brawa, drodzy Państwo. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz pozwolę sobie rodzice, trenerzy, dziękuję wam z tego miejsca za to, żeście przywieźli dzieciaczki, że wspieracie ich, bo to jest również wasza wielka zasługa. I proszę państwa, prowadzona była również kombinacja, przepraszam, klasyfikacja, punktacja zespołowa, tak zwana drużynówka i tutaj mamy również 6 miejsc. Miejsce szóste, WKS Zakopane. Prosimy bardzo tym razem opiekunów, już właśnie tych, którzy pomogli tym młodym. Prosimy LKS Poroniec z Poronina, miejsce piąte. Wielkie brawa, zapraszamy. Prosimy LKS Klimczok Bystra, z Bystrej oczywiście, miejsce trzecie. SMS Krzemieniec, Ukraina. Wasili, prosimy. Miejsce drugie, Wisła Zakopane. I miejsce pierwsze, największy potentat dzisiaj, AZS Zakopane. Prosimy bardzo. Jak państwo słyszeli, cała narciarska czołówka Polski tutaj w Zagórzu. Edward Przybyła, Jarosław Konior, Wasili Nikiforuk. To jest ten pan, który miał 57 rok, skakał, przegrał z tymi młodszymi, ale również skok w okolicach 40 metrów. Także myślę, że doskonały. Pozwolę sobie teraz poprosić o deklarację. Wielkie brawa, drodzy państwo. Sponsorów. Poprosimy panią Anetę Masłyk, poprosimy pana dyrektora Lesława Witka.
dyrektora TRI, poprosimy dyrektora banku WBK, oddział Sanoku, pana Tomasza Bronę. To są puchary za punktację drużynową w skokach. Jak państwo widzą, skoki łączą pokolenia, łączą narody i to jest piękne w tej dyscyplinie sportu. Gratulacje dla naszych seniorów. Wielkie brawa, drodzy państwo. Jeszcze prosimy zawodników o pozostanie na podium chwilkę, żeby uwiecznić tę chwilę. Pana prezesa Nachojowskiego również. Wszyscy w komplecie. Dziękujemy serdecznie. Proszę państwa, to były skoki, ale rozegraliśmy również jeszcze jeden konkurs. Jak wspomniałem, Mistrzostwa Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego w skokach i kombinacji norweskiej. Proszę państwa, kombinacja to jest takie coś, gdzie się pierwszy skacze, a potem się biega. I to jest taka właśnie dwuczłonowa konkurencja, którą też żeśmy dzisiaj rozegnali. Pozwolę sobie również, już teraz szybciutko, bo czas nas goni, od juniorów E, czyli tych najmłodszych, rocznik 2001-2002 i młodsi. Miejsce szóste. Kucewicz Artem, SMS Krzemieniec, Ukraina. Zapraszamy serdecznie na scenę. Miejsce piąte. Sebastian Zygmuntowicz, WKS Zakopane. Miejsce czwarte. Jan Habdas, LKS Kliczo Bystra. Ma sporą grupę panów, jak państwo słyszą. Miejsce trzecie. Jan Bukowski, AZS Zakopane. Miejsce drugie. Maciej Dawidek, AZS Zakopane. I miejsce pierwsze. Jan Żabkosz, Towarzystwo Sportowe Wisła Zakopane. Wielkie brawa, zapraszamy. Prosimy do serwaj dekoracji pana marszałka Tadeusza Pióro, pana burmistrza Ernesta Nowaka i prosimy pana Stanisława Nachajewskiego i delegata technicznego Janusza Manika. Pragnę podkreślić tutaj kombinacja norweska, to się składa ze skoków i z biegu. Skoki to trwa sekundę, ale drodzy państwo, po biegu zawodnicy przylatują i płaczą, bo lecą, ktoś ich wyprzedza i oni przegrywają i wtedy płaczą. I naprawdę dzisiaj były łzy na tym biegu, bo każdy chciał być pierwszy, bo są wspaniałe nagrody. Taki jest sport, że ktoś musi być pierwszy, ktoś drugi, a my nagrodźmy brawami zwycięzców, bohaterów dzisiejszych zmagań. Dziękuję bardzo.